partyjni samorządowcy, Mazowiecka Wspólnota Samorządowa i wiele ruchów w Warszawie uważa, że polityka transportowa w naszym mieście, w Warszawie, jest dzisiaj najważniejszą kwestią dotyczącą wszystkich mieszkańców. Mamy problemy z parkowaniem, z różnymi kwestiami proponowanymi przez władze miasta, jak tempo 30, jak strefa czystego transportu, jak strefa płatnego parkowania. Tym żyją mieszkańcy i bardzo często przeciwstawiają się nowym propozycjom władz miasta. Dlatego kto, jak nie bezpartyjni samorządowcy i wspólnota, ma podjąć ten temat, skoro staramy się od wielu lat być blisko problemów mieszkańców. Zacznijmy od Warszawy. No. Właśnie chodzi o tą normalność. Chodzi o to, żeby na przykład nie kazano nam po Warszawie jeździć nie więcej niż 30 km na godzinę. Chodzi o to, żeby nie było w środku miasta strefy czystego transportu, gdzie ludzie nie będą mogli wjechać, mimo to, że mają samochody, a bardzo często w tej strefie mieszkają. Normalna Warszawa to taka Warszawa, w której nie jeździ się pod prąd rowerami po drogach jednokierunkowych. Normalna Warszawa to nie jest miasto, które zastanawia się, jak walczyć ze smogiem i jego przyczynami, nie w tym czasie i nie w tych miejscach, gdzie on występuje. Ona nie jest ponadwojewódzka, ona na pewno, jeśli chodzi o Warszawę, dotyczy aglomeracji warszawskiej, czyli miasta stołecznego Warszawy i ościennych powiatów. Dlaczego jest taka ważna? Ponieważ warszawiacy i mieszkańcy ościennych powiatów spędzają masę czasu w samochodach. Tak naprawdę dotyka wszystkich, ponieważ te korki, które są w dużej mierze prowokowane przez władze miasta, dotyczą nas wszystkich, niezależnie od tego, czy dzisiaj jeździmy samochodem, czy jeździmy rowerem, czy poruszamy się komunikacją publiczną. Zdecydowałam się poprowadzić ten kongres z tego względu, że jest to bardzo ważna inicjatywa, która pokazuje zdroworozsądkowo spojrzenie na to, co dzieje się w mieście stołecznym Warszawa. Konrad Rytel, prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Nasze stowarzyszenie, jako członek Federacji Bezpartyjnych Samorządowców, jest organizatorem, współorganizatorem konferencji, która odbywa się w dzielnicy Warszawa Ochota. Dzięki uprzejmości, życzliwości pani burmistrz, pana burmistrza możemy się dzisiaj spotkać w dużym gronie wszystkich tych, którzy są zainteresowani problemami nie tylko z komunikacją miejską, ale w ogóle życiem szeroko pojętej aglomeracji warszawskiej. Nasza konferencja ma na celu wypracowania pewnych stanowiska w stosunku do tych pomysłów, które padają z ratusza, które są niemalże narzucane mieszkańcom Warszawy, które chcą ograniczyć ruch samochodowy, którzy chcą ograniczyć w ogóle korzystanie z samochodów, którzy chcą pod hasłem czystego powietrza zmusić właściwie mieszkańców do tego, żeby stali się, że tak powiem, uzależnieni od właściwie komunikacja masowa też nie gwarantuje normalnej komunikacji miejskiej. Jesteśmy zwolennikami, żeby na dzisiejszej konferencji wypracować nie tylko stanowisko wspólne na temat, co robić, żeby poprawić sytuację w mieście, ale jednocześnie chcemy zwrócić się do mieszkańców Warszawy o uczestniczenie w debacie publicznej, które miasto Warszawa właściwie ogranicza. I chcemy zaproponować, żeby mieszkańcy Warszawy wzięli udział w ogólnomiejskim referendum i wypowiedzieli się na temat tego, co ich trapi na bieżąco, i żeby odnieśli się publicznie, masowo do propozycji, które przedstawia Zarząd Warszawy.
bo kwestie transportowe, kwestie dotarcia mieszkańców do różnych punktów, w którym pracują, do których podwożą dzieci do przedszkola, do żłobka, no determinuje ich życie. A ponieważ miasto stołeczne Warszawa zamierza wdrażać strategie ograniczające możliwości poruszania się samochodami czy transportem indywidualnym, dlatego chcemy podyskutować z mieszkańcami, czy faktycznie jest to dobra strategia. Ponieważ widzimy pewne rozwarstwienie społeczne w tym zakresie, chcemy zapytać mieszkańców, najlepiej w referendum, żeby wypowiedzieli się, czy są za zawężaniem pasów ruchu drogowego, czy są za strefą płatnego transportu, czy są za strefą czystego transportu i czy na przykład popierają te wszystkie idee związane z przynależnością do T40 Cities. To świadczy o tym, że temat jest wrażliwy, że temat jest aktualny i że mieszkańcy chcą dyskutować o ten temat. Niestety w mediach mainstreamowych nie przebija się narracja opozycjonistów do obecnie w mieście stołecznym Warszawa, tej linii programowej, która właśnie istnieje, żeby eliminować samochody, żeby samochody były coraz droższe, żeby wprowadzić coraz wyższe opłaty, żeby mieszkańcy nie mogli parkować wokół własnych domów. I w związku z tym to po prostu mieszkańców. Radosław Gajda, bezpartyjni samorządowcy, województwo łódzkie. Łódź jest najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce. Mówi się, że jednym z najbardziej zakorkowanych w Europie, jeśli nie najbardziej. Dlatego wszystkie rozwiązania komunikacyjne, które będą sprzyjać temu, żeby odkorkować nasze miasto, stolicę naszego województwa, są dla nas niezwykle ciekawe i takie doświadczenia, które tutaj usłyszymy, będą dla nas niezwykle cenne, dlatego aby przetransponować je właśnie na rynek łódzki, aby zastosować te rozwiązania i wreszcie odkorkować Łódź. Bardzo źle się jeździ po Łodzi, ciężko znaleźć miejsce do parkowania. Podobne problemy ma Warszawa. Jeśli Państwo proponujecie, aby konkretne rozwiązania zastosować i rozwiązać te problemy, my chętnie tego posłuchamy i jeśli w Warszawie się to sprawdzi, będziemy również wdrażać w naszej aglomeracji łódzkiej. Witam, Paweł Chłobukowski, wiceprezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Reprezentuję region płocki. Przyjechałem tutaj, ponieważ problemy komunikacyjne w Warszawie nie są tylko problemem warszawiaków. Warszawa jest stolicą Polski, także nie zapomnijmy o tym, że jako stolica ma zobowiązania wobec obywateli reszty kraju. Blokując drogi, utrudniając dojazd, utrudniajcie nam dostęp do administracji, do kultury, do bycia w tym mieście. Warszawa to nie tylko ulice dla mieszkańców, ale też ulice dla nas. My z regionu płockiego nie mamy kolei, nie mamy innych rozwiązań niż możliwość dostania się tutaj samochodem. Wyobraźcie sobie, że ja mieszkam 60 km od Warszawy. Jeśli zablokujecie do mnie dojazd, dla mnie dojazd do Warszawy, to ja muszę wziąć autobus, dojechać do Warszawy. To jest dla mnie dzień, cały dzień zmarnowany na to, żeby jedną sprawę w Warszawie załatwić. Także pomóżcie nam funkcjonować razem. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować organizatorom za zaproszenie, bo temat jest niezmiernie ważny, szczególnie dla nas jako mieszkańców Żyrardowa. Pozwolę sobie tu przytoczyć troszeczkę historii. Moi rodzice, mieszkając w Żyrardowie, pracowali w Warszawie przez niemal 30 lat, przez większość kariery zawodowej i pociąg, który dojeżdżał z Żyrardowa do Warszawy, podstawiał się co 6 minut i w zasadzie można było w każdy pociąg wsiadać i wysiadać sobie po 30 minutach na dworcu Warszawa Śródmieście albo Centralna. Natomiast w tej chwili, po tych zmianach, które nastąpiły, mając bilet miesięczny, może być tak, że dojeżdża się do pracy z opóźnieniem chociażby godzinnym, dlatego że podjedzie pociąg opóźniony, bądź pociąg, który nawet jeżeli opóźniony nie jest, to podjeżdża jakiejś innej linii opóźniony, do którego wsiąść nie mogę. To nie może tak być. Jeżeli mamy mówić o mobilności i chociażby zwężaniu ulic, zadbajmy o to, żeby transport publiczny był na najwyższym z możliwych poziomów. Hasło metro jak w Londynie, tak? Nawet i do Żyrardowa.
Tak, tak jak kolega powiedział, no mimo że problem dotyczy samej Warszawy, no to jeżeli chodzi o jakby szersze społeczeństwo, no to dotyczy ono też całego Mazowsza, ponieważ no wiele osób spoza Warszawy dojeżdża do Warszawy, czy to do pracy, czy do szkoły. No i to miasto też nie może się zamykać i być nieprzyjazne dla osób po prostu dojeżdżających z okolic. I no, z jednej strony rozwój właśnie komunikacji, o której Sylwek mówił, musi nastąpić najpierw, a dopiero później zmiany wewnątrz struktury tutaj, można powiedzieć, jezdni wewnątrzmiejskich, ale po drugie też no, sam dostęp do tego miasta musi być też dla ruchu kołowego w jakiś sposób otwarty. No, trudno, żebyśmy teraz wszyscy się przestawili na komunikację. Państwa, no dzisiaj mamy poważne wydarzenie, którym uczestniczę. Jest to kontynuacja tego, co już było w poprzednim roku. Jest to kongres, który tak naprawdę bardzo szczegółowo opisuje, przedstawia od strony danych wszystko to, co służy zburzeniu pewnej budowanej już od lat narracji, że oto tylko i wyłącznie samochody, ruch, transport w Warszawie, burzy, ale też nie tylko, bo i w innych miastach w całej Polsce. Burzy, fantastyczny obraz, który zbudowano, szczęśliwego miasta bez transportu, tylko opartego o ruch pieszy, oczywiście komunikację miejską i rowery. No tak nie jest. Produkcja różnego rodzaju zanieczyszczeń, które się pojawiają okresowo w takim mieście, tak dużym jak Warszawa, to nie jest tylko i wyłącznie sprawa transportu samochodowego, szczególnie indywidualnego, wręcz przeciwnie. To jest tak naprawdę kwestia znacznie szersza, usytuowania miasta, wpływów ruchu powietrza z miejscowości, które przylegają do Warszawy, a także, no niestety, ale pewnych elementów związanych z koniecznością ogrzewania w okresach, kiedy jest zimno. Od października począwszy, kiedy sezon grzewczy się zaczyna. I wtedy mamy, no niestety, ale ten problem, który się pojawia, który oczywiście jest jak najbardziej, wszyscy go wiemy, że jest dla zdrowia niezbyt korzystny, no ale też nie można całości tego problemu zrzucać na ruch samochodowy i twierdzić, że uspokojenie Warszawy poprzez zmianę szerokości ulic, wprowadzenie wątpliwych środków transportu miejskiego, które zaburzą dość dobrze funkcjonujące ciągi komunikacyjne i twierdzić, że to rozwiązanie sprowadzi pełną, całkowitą szczęśliwość i spowoduje, że ludziom się będzie w Warszawie żyło lepiej. Wprowadzanie przy okazji strefy parkowania płatnego, które obarcza dodatkowymi daninami mieszkańców Warszawy, no to już jest kompletna, powiedziałbym, praca u podstaw zmierzająca do tego, żeby w przyszłości nas przygotować do tego, że wszystkie samochody będą wypożyczalne, że będziemy nie mieli własnych środków transportu, tylko będziemy musieli korzystać z tych, które będą nam do dyspozycji podstawiane. Jeszcze będą nas prowadziły same, bo będą na pewno autonomiczne, więc będzie mniej wypadków i tak dalej. Oczywiście to jest utopia. To nie jest możliwe do wykonania w najbliższych latach, ani nawet w najbliższych 20 latach. Natomiast przyzwyczajenie mieszkańców i tych, którzy są użytkownikami samochodów do takiego modelu, w którym to wszystko się wynajmuje, jest zgodne z obecnymi trendami, które się na świecie przez grupy biznesowo-przemysłowe wdraża. No tak to jest. Najlepiej ludzi sprowadzić do tych, którzy wszystko muszą wynająć, za wszystko muszą zapłacić, jeszcze w dodatku pieniądzem elektronicznym. Jak to się ma do problemów energetyki w Polsce? No te problemy narastają. Widać to wyraźnie, dlatego że w roku 2025 trzeba będzie wyłączyć z podstawy produkcji energii elektrycznej prawie 7000 MW. Czym je zastąpić? No, niektórzy mówią, że źródłami OZE. Tak, do pewnego stopnia można to zrobić. Tylko trzeba pamiętać o tym, że fotowoltaika, elektrownie słoneczne w skali Polski, 8760 godzin, tyle rok liczy, to są w stanie wyprodukować średnio w całej Polsce około plus minus 1000 MW.
wiatraki mogą wyprodukować w skali roku około 3-3,5 tysiąca MWh. Oczywiście te duże, o wysokiej sprawności, wysokie. Czy to zapewni nam dostawy energii elektrycznej i ciepła poniekąd? No niestety nie. W związku z tym, co zamierzamy zrobić? Jaki jest plan? No plan jest jeden. Trzeba w sposób harmonijny rozwijać wszystkie elementy, które w energetyce, które mogą nam w sposób ciągły dostarczać energię elektryczną i powiązać w jeden system, który jest spójny, to znaczy jest szansa na to, żeby można było zarządzać tym systemem w sposób spójny i koherentny, taki, który powoduje, że wtedy, kiedy jest nadmiar energii z OZE, możemy ją w jakikolwiek sposób zakumulować, wtedy, kiedy jest jej niedobór, oddać. Ale to i tak nie załatwi problemu. Dlatego, że przykładowo w Niemczech, które w tej chwili dysponują mocą w fotowoltaice rzędu prawie 70 tysięcy MW, w wiatrakach grubo ponad 100 tysięcy, te problemy nie są załatwione, mimo że z OZE praktycznie biorąc 50% energii wyprodukowują. W związku z powyższym powiem tak, te problemy można rozwiązywać na różne sposoby. One się z sobą wiążą, i smog, i gęstość transportu miejskiego, i właściwe ułożenie stref czystego transportu i stref w ogóle wolnych od smogu w takich miastach jak Warszawa jest związane poniekąd z energetyką. Jeśli w sposób harmonijny się podejdzie do rozwiązywania tych problemów, a nie w sposób ortodoksyjny, to jest możliwe, żeby to było z korzyścią dla mieszkańców. Inaczej tworzy się niestety, ale strefę przypadkowej, przymusowej, wręcz pozbawionej wolności, swobody i wyboru, miejsca, gdzie niestety, ale nie da się w sposób właściwy żyć i prowadzić normalnego życia, normalnej działalności, bo niestety te ograniczenia spowodują, że to będzie niemożliwe albo będzie bardzo utrudnione. Nazywam się Sikorski Ireneusz, reprezentuję Porozumienie Stop Korkom, mieszkaniec Mokotowa, Warszawy jako od urodzenia. Miałem przyjemność zaprezentowania tutaj argumentów przeciw strefie Tempo 30 oraz wszystkich uniedogodnień, jakie się wiążą z nimi wprowadzenie. Szanowni Państwo, ja jestem przeciwnikiem słupkowania. I o tym chciałbym tutaj Państwu powiedzieć, jak słupki nam zakłócają życie i funkcjonowanie w Warszawie i jaki to biznes robi sobie ZDM. Na jednej wysepce na Pradze Północ, na ulicy 11 listopada, postawili 13 słupków. A wystarczyło jeden, jak byłoby potrzeba, a to było między tramwajem a jezdnią. Tam po prostu nie można było stanąć, ale oni sobie postawili 13 słupków razy 400 zł. Jest to ponad 5 tysięcy poszło z naszych podatków w powietrze albo do czyjejś kieszeni. I tu chciałem podkreślić, jak ważne jest, żeby zatrzymać te absurdy słupkowe. I apelujemy my jako dzielnica, jako użytkownicy dróg, żeby zaniechać słupkowanie. Wystarczy postawić znak zakaz zatrzymywania i postoju i holowanie, i to ułatwi nam życie. A ostatnim absurdem, który się zdarzył na Pradze, to Wybrzeże Helskie, kilka tysięcy słupków przy modernizacji, przy budowie muru przeciwpowodziowego. Tam powstało po dwóch stronach ścieżki rowerowej i kilka tysięcy słupków. Razy 400 zł, to możecie sobie Państwo wyobrazić, ile pieniędzy poszło gdzieś tam. ZDM nazywają te słupki słupek szwagra i pewnie to tak się dzieje, że to są słupki szwagra. No i musimy z tym po prostu powalczyć, żeby ograniczyć te słupki, bo są naprawdę stawiane na potęgę.
Mam nadzieję, że wkrótce się to skończy, a pewnie się zakończy z zawiadomieniem do prokuratury, bo bezczelność ZDM-u jest niewiarygodna w tym temacie. Ja osobiście dziś mówiłem o kwestii zanieczyszczenia, bo cały czas jesteśmy bombardowani narracją, że trzeba zwężać jezdnie, trzeba zabierać miejsca parkingowe, trzeba de facto, nazwijmy rzecz po imieniu, odbierać nam możliwość poruszania się po naszym mieście naszymi prywatnymi autami, bo zabijamy sąsiada, bo zabijamy dziecko. Żeby to jakoś wzmocnić, taką narrację, nawet aktywiści zlecili wymalowanie muralu, który przedstawia dziecko zabijane przeze mnie, przez państwa. Ja dzisiaj na przykładach danych, które z jednej strony zebrało Stowarzyszenie Lubię Miasto, dotyczyły one okresu lockdownu i lat poprzedzających, wykazałem, że tak naprawdę w większości frakcji zanieczyszczeń, czyli jeżeli mówimy o pyłach, o tlenku węgla, różnica między okresem lockdownu, kiedy ruch aut prywatnych spadł o 80%, nie było żadnej różnicy. Jedynie różnice zaobserwowaliśmy, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu, ale to był spadek rzędu 8%. Proszę Państwa, 80% spadku ruchu, 8%. Czy to ma sens? Ograniczyć 80% ludzi, nas, mieszkańców, poruszanie się, żeby o 8%, i to przy dobrych wiatrach, i to w cudzysłowie i nie w cudzysłowie mówiąc, zmniejszyć te wyniki. Pokazywałem też badanie, które przeprowadziło nasze porozumienie Stop Korkom. Opiera się ona o dane satelitarne NASA. No, ciężko dyskutować z potentatem światowej astronomii i astronautyki. Oni przedstawili nam dane satelitarne dotyczące NO2 nad całą Europą. I znów widzimy Polskę, widzimy różne miasta europejskie, typowe. Latem Polska czyściutka. Zimą, konkretnie w październiku, bo danych zimowych nie było dostępnych, cała jest zawalona wręcz, można powiedzieć, dwutlenkiem azotu. Ale jeszcze ciekawiej jest, gdy spojrzymy na letnią mapę w kontekście europejskim. Warszawa czysta, mekka roweryzmu, Amsterdam, do którego mamy podobno dążyć, chcemy mieć drugi Amsterdam w Warszawie, znaczy oni tam chcą, w ratuszu. Przekroczone wszelkie normy dwutlenku azotu. Londyn, który już prowadził strefę czystego transportu, przekroczone wszelkie normy dwutlenku azotu. Pytam, czy to działa? No nie. Zimą jest jeszcze gorzej, bo już nie będę wszystkich miast wymieniał, ale taka ciekawostka, Barcelona. Ponieważ ratusz ma wspaniały pomysł, zróbmy w Warszawie Barcelonę na krócej, to znaczy zostawmy po jednym pasie z każdej strony, a w środku zróbmy deptak, na którym będą stoliki kawiarniane. No, sam pomysł jest kuriozalny, ale to jest powiedziane, zróbmy w Warszawie drugą Barcelonę. W październiku Barcelona takie same złe odczyty ma, jak te miasta, o których wspominałem wcześniej. No więc powiedzmy sobie szczerze, jasno, bo należy nazywać już w tym momencie rzeczy po imieniu. Prywatne auta, ich ruch, to, że Państwo i ja jeździcie samochodami, nie ma istotnego statystycznie wpływu na poziom zanieczyszczeń w naszych miastach. Nie dajmy się oszukiwać. I dlatego bardzo się cieszę, że prawie 200 osób jest tutaj z nami, warszawiaków. Część z nich znamy z Facebooka, z kontaktu jakiegoś internetowego, część dopiero poznaliśmy dziś. Spotkaliśmy się tu między innymi właśnie, żeby się poznać osobiście, zaprosić do wspólnego działania, ale przede wszystkim ogłosić nasz pomysł, jak ideę demokracji, które prezydent Trzaskowski tak chętnie przedstawia w głównych mediach, wprowadzić na naszym warszawskim poletku. Panie prezydencie, niech pan się nie boi. Niech pan poprze nasz wniosek o referendum dotyczące rozwiązań transportowych w naszym mieście. Konsultacje, które państwo urządzacie, są fikcją. Tam nie możemy powiedzieć, że nie chcemy strefy czystego transportu. Tam nie możemy powiedzieć, że nie chcemy tempa 30. Tam nie możemy powiedzieć, że nie chcemy płatnego parkowania w jakiejś konkretnej dzielnicy. Niech pan da przemówić demokracji, o której pan tyle mówił.